Alfred Raufer, I'd like to hear the story about you and your companions in detail. We have plenty of time. As you may expect, I'm not particularly happy to share all this. Siema, ludzie. I've tried to forget everything for the last 10 years. Yet I swear on my honor, I'll be truthful. Trochę mnie nie było, co? Please, proceed then. Tylko jakiś rok od ostatniego materiału na tubie. When the Allied forces successfully landed in France, it had already taken a lot of territory from us. At the time, we were also losing our war on the Eastern Front. Ivan was hitting us hard. We already knew our fight was hopeless, but the Führer stubbornly tried to save his face at our expense. We've been on Eastern front lines for 3 years already. 3 long and horrible years. Everything was different at that point. Do you know what it's like to live day to day with a constant feeling that you are already dead to this world? Me and Ewald witnessed terrible atrocities during the withdrawal of our forces. I couldn't comprehend how they applied the principles and dignity of German soldiers. Us. Witam, nagrywam materiał z Warmongers. Polskiej gry a la Commandos na froncie wschodnim, gdzie będziemy grać dezerterami z Wehrmachtu. Och, na pewno komentarze będą słodkie. Na 100%, już to widzę. Jest pierwsza misja, wszystko się powolutku ładnie ładuje. Strafe Battalion, a penal company. And this is how it all started. Jakby ktoś się zastanawiał, co u mnie, żyję, dalej pracuję dla Twitcha. Aha, to był materiał filmowy, a nie sama gra. Aha, to ja jestem bardzo nieogarniętym człowiekiem, tak? To weźmy kampanię. Powolutku, pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy. Jestem the best, jeżeli o to chodzi. Puśćcie materiał filmowy. Przynajmniej tutaj będzie można przeskoczyć materiał filmowy z pierwszej części. Typowy Emil jest typowy. Ciśnij spację, aby kontynuować. Tu też przytrzymamy spację, aby kontynuować. No i dobra, będziemy lecieli z grą. No, jeden minus jest taki... Scheiße. Że główni bohaterowie niestety mają akcent typowo angielski. Trochę imersji tej brakuje, ale tam ubiegł. No i dobra, jesteśmy, wypadliśmy na ziemię. Pierwsza misja, zaczynamy. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośna, bo leci też wszystko na streamie, więc osoby ze streamu mogłyby mi powiedzieć, czy jest za głośno, czy też nie jest za głośno. Jakby mnie kochały. Ale nie wiem, czy mnie kochają osoby na streamie i mi takie rzeczy powiedzą. Nędy są co niektórzy. Wstań, wstań. Spacjo. Głośność jest ok. Czad mówi, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Ja. Ar, noin, sein. Kliknij dwukrotnie, ubiec. Dwa, wstanie. Ale szy... chyba nie wstało mu się animacja, chyba się... Tak, chyba troszeczkę animacja jest nie ten teges, jak powinna być, ale to szczegół.
Gra będzie miała premierę za parę dni, jak dzisiaj jest 18, to nie będą mieli 19. Więc jeszcze chwilę potrwa, zanim premiera, może to naprawią, ten mały błąd. Grałem w to, jak było w early takim accessie. Może wstanie. No tak. Halo. Maniek, nie, aha. No tak, pięknie. Czołga się. Ale wstać nie chce. Spróbujmy zrobić jeszcze raz. Spróbujmy wczytać ten rozdział. Raz jest, że może tym razem wstanie. No tak, ładny, piękny początek, co nie gry. Przemieszcz się tu. No, chodźcie. Próbowałem, żeby nie było, że nie próbowałem. Okej, dobra, są. Jest, jeden wstał. Okej, jeden wstał, drugi wstał. Dobra, to lekki glitch, zdarza się. Graj. Hurra! No i teraz mamy biec. Jak najbardziej. Teraz biegają, pięknie. Tym, że mam 4 FPS-y, gra jest na maksie ustawiona na 2K gram, więc bym powiedział, że jest ok. Nawet wygląda ładnie. Jak ostatnio wyszedł Commandos 2 Remaster, a jak mi smutno, bo jak on wyszedł. O matko boska, to było smutne. I tu się nie bawi. Szybko pięścią. Oho. I co teraz? Dobra. Pierwsza misja i mamy ukraść motor, tak? Dobrze, że nie rower. Pożegnanie z mundurem. Shiftem można? Nie, shiftem nie można. Się zastanawiałem, czy można ich oznaczyć według. Dobra, to idziemy sobie tutaj powolutku. Trzeba by podnieść. Może nie, Pantrol. Podniesiemy buteleczkę. Edwald podniósł buteleczkę. Dobrze. No może nie. I teraz byłoby fajnie. O! Wiem, co możemy. A ten co widzi? Ten nic nie widzi. No to robimy tak. Manfreda. Chowamy, bierzemy Edwalda, rzucamy. Tu jest jeszcze jeden, to rzucamy te. Tutaj tego nie zauważyłem zupełnie. Zobaczył butelkę. Pijak. Tak to jest, jak. Ej, graficznie jest nawet. Bym powiedział, nie jest źle. Podnieśmy może zwłoki. Przerzućmy je gdzieś na boczek. Dawać butelkę, będziemy pić. Ten. Próbujmy kolejnego złapać. O. Dobrze jest. Bo komuś łebek złamał. Okej. I chowamy. Jakie są ustawienia? Może chciałby zobaczyć materiały filmowe, dzienniki z wojny, postacie, tabela rankingowa, twórcy, powtórz rozdział. Tu są opcje. Język. Czy można wybrać. No tak, mamy napisy tylko, tak? Tak. Mamy napisy polskie, mogą być koreańskie, japońskie, portugalskie, brazylijskie, słodkie. Wideo. A jest ok. Maksymalna ilość klatek. Ultra, 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 ultra. Tak, wszystko na ultra działa. No to ładnie. I no oczywiście, po co monety? Zrzucamy alkohol.
Alkohol, ważna rzecz. Dobra, rzućmy teraz to tu. Standardowo w tych grach jest takie, a gdzie mój kolega, który właśnie poszedł? Broni widzę, na razie nie możemy podnieść. Dobra, z tego co wiem, każdy tutaj się jakoś specjalizuje w czymś. Manfred w czym? A, Manfred ma nóż. A ten drugi ma pięść. No tak. Ej, co znowu tu? A co tutaj? A, to jakieś zwłoki, tak? Tak, to jakieś zwłoki broni. Na razie widzę, nie pozwalają nam podnosić. Okej. Okej. No to znowu rzucamy gdzie niegdzie. O. Tylko czy... Okej, już się trochę przestraszyłem. Ach, piękna ta butelka. Dobra. O, biegnie. See those two? I bet I can take them at once. Don't hold it. There's a guy up there. He'll see you. Quite a climber. I can take him down. Best of luck then. Edward, no, czat mówi, że Edward nosi ręki też nie miał pięści. Skoro tak mówicie. No dobra. Nie można ustawić się jak się chce. Są z automatu ustawione te kąty patrzenia. No dobra, wejdźmy. W takim razie pozbądźmy się tego pana. Sowiety. Jest tak dla odmiany, że bijemy Sowietów, a nie... I czemu ty nie możesz tej broni podnieść? A, i co teraz? Da się tutaj coś wykombinować? No nic, trzeba zejść. Resetuj kamerę? Aha, dobra. Plus, minus, jest reset kamery. No i co teraz? Wiem. To będzie dobre. Pod trójeczką, którą mam włączony, bo już teraz przechodziłem, pod trójeczką mamy taką fajną opcję. Jednego butelką, drugiego z piąchy. Głośnowo. Podnieść kolejnego. Już będziemy musieli kombinować. Jedną rzecz chcę tylko zobaczyć, bo to jest bardzo ważne. W tych grach jest jedna ważna rzecz. Dźwięk sterowanie. OK. Ctrl A, wybierz wszystkie. O, to dobrze wiedzieć. Przybliż kamerę do kamery X. Wyróżnij H, 0 litra. Szybki zapis F8. Dokładnie. O, już będzie podstawa całkowita. F8, wiem. Było? Ctrl A, wszystkie. Dobrze. A, o! Czy to jest NKWD na niebiesko? Ubrani. Tak się zastanawiam teraz. Aha, butelkę zniszczyliśmy sobie. Ten nas zobaczy. Chyba wiem, co tu trzeba zrobić. No, jest zegareczek. Dźwięk melodii. Proszę bardzo. Ajajajajaj, no i zauważyliśmy. F9. A trzeba w takim razie trochę inaczej zrobić. Już wiem jak. Rzucimy go tak, że jak on będzie się patrzał, to nie będzie widział, co się dzieje.
O, dokładnie o to chodziło. Jan teraz nie będzie widział, co się dzieje, jak podejdzie, żeby to podnieść, prawda? Oczywiście. Ładnie. Easy peasy. I co teraz? Pięć, zapiszmy. Zastanawiam. Aha, to jest dźwięk, jaki będzie wydany, tak? Dobra. Czyli pięścią jest ciszej niż... Tak, pięścią jest ciszej niż jakby nożem. Dobrze wiedzieć. A ciekawi mnie, kiedy będzie jakaś kontrowersja, że gramy nazistami. To już dwójka ubita, co dalej? Jakby to ogarnąć. Dobra. Zapiszmy i spróbujmy rzucić mu to tutaj. Idź, podnieś, podnieś, no nie krępuj się. Czego się krępujesz? Ty też podnieś. A ty podnieś ciałko i spadaj. Będzie git, jak on tak spadnie. Ucieknie. Zapiszmy. Teraz trzeba się tego pozbyć. O, chyba nie powinno być ciężkie. Aha, przez to nie może przerzucić, tak? Ale tu może. Bez odczytania wyroku. O, no i dobra. To teraz tak. Ewald weźmie pićku. Ten drugi bierze to. Zapiszmy grę na wszelki wypadek. I on powinien się tych dwóch pozbyć. Jest jakieś, to jest bardzo głośne. Ale to już nie problem. Good night. Trzeba te zwłoki poprzynosić. Oj, sorry, troszeczkę mi się kaszl, bo niestety, na szczęście nie covidowo, aczkolwiek żeby było ciekawie, ile Marta ma covid. Mimo, że jesteśmy zaszczepieni, ale to przynajmniej dzięki temu, że jesteśmy zaszczepieni, jest... lajtowo się przechodzi. Przy czym ja nie mam, żeby było zabawniej. O, podnieś zwłoki. Teraz Ctrl A i można dwójce kazać. Pięknie. Można dwoma wyrzucić na raz? Można. Jakże to było wspaniałe. No dobra. Jajajajaj. Cywilne ciuszki. O. A, on ma możliwość gwizdania. Dobrze. To niech on sobie gwizdnie.
Dobranoc. A słodkie to było. Podnieśmy. Nice. I co teraz? A tu jeszcze jeden chodzi. Tu chodzi. Tutaj patrzę się na coś. A nie znaczy, trzeba tych dwóch się jakoś pozbyć, tylko. Ach, ty mordę. No już może save. A nie zapisałem, jak tamtych zabiłem. Shit. Dobra. To teraz zdawać tego. No, coś gwizdło. Co ty na to? Nice. Podnieś te zwłoki, podnieś. No. To ten nowy komandos? Tak może bym powiedzieć. Czat się pyta. To jest ten nowy komandos. War Mongrels. Od polskiej firmy. Polaków, rodaków naszych. I prosto w łeb. A to na razie takie banalne rzeczy. Pozbyliśmy się dwóch. Zapiszmy grę. Nie mam butelek, a takowe by się przydały. No i by się przydały buteleczki. No bo jak tych dwóch się pozbyć? Ma jakiś pomysł? Ten coś widzi? Ten nic ciekawego nie widzi. Dobra, wiem jakby to zrobić chyba. Rzucić mu... A można zagwizdać? Żeby podszedł? Nie, dobra, rzućmy mu zegarek. Temu jednemu... Tu. Ach, nie usłyszał, kurde. No można. O, dobra, jest, w końcu ustawili to. Bo to chwilę trzeba poczekać, żeby to się dobra, jedynka. Pach. I tutaj pach. I oni teraz mają to wykonać. Enter. Plan. I dobrze jest, powolutku się tu leci. Dawaj, dawaj. No podnieś go. I idź tu, a ty weź ciuszki. Manfred, wear those. I'll turn my back. Almost forgot what it's like not to be in uniform. Would be good to get some firepower too. We'll borrow Ivan's guns. Weź broń, tak? No dobra, w końcu najwyższa pora. Ile można było czekać? Bierzemy broń. A ty możesz jakąś broń podnieść? Czy ci nic nie dadzą? Jest, Mauser. Weź Mausera. Ślicznie. To teraz będzie można iść. W Robocop mode. Musimy trochę inaczej kamerę może. O! No tu nie powinno być ciężko. Tak patrzę. Rzuci się po prostu... Albo się gwizdnie, albo się rzuci. Dobra, można rzucić. Jak on tam sobie idzie. Aha, tego nie zobaczy.
Śliczne. No dobra, schowajmy te zwłoki. Jest pierwsze miejsce, więc jest bardzo lajtowo. Teraz będzie ciekawiej, chyba. Coś tu było do podniesienia. Nic nie widzę. No co, znowu gwizdziemy? O, tu coś jest do podniesienia. Co my tutaj mamy? Za gazetka. Przepustka dla niemieckich żołnierzy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć. Sprawdzić jest. Passeri Reich. Passerskheit. Nie wiem, nie umiem. Für deutsche Soldaten und Offizieren, die sie Roten Arme gefangen geben. Jakby nie patrzeć, kiedyś umiałem niemiecki, czy uczyłem się, ale nie bardzo mi idzie. Dobra. Cieszę się spokojną pracą. Oho. Nie, dziękuję. Bo znowu trzeba gwizdać, co nie? Oczywiście. Easy. Git. Teraz trzeba się pozbyć tych dwóch jakoś, kurde no. Dobra, wiem jak. Jedynka idzie, F1 idzie tutaj, Edwald idzie tutaj. Tych drzwi się nie da otworzyć, co nie? Nie. No dobra, to niech on sobie gwizdnie. O-o. Cicho, słyszysz? Nie słyszę. Chciałem dwóch. Co tam za zwłoki? Ej, Господи Иисусе! Nauczka na przyszłość. Troszeczkę wolniej. Aha, dobra. To weźmy za... ciało przenieśmy. A ten nie może biegać z ciałem, żeby było ciekawiej. Ja słyszał, a ty słyszał? No chyba nie słyszał. Ale to nie problem, że nie słyszał. I teraz tak, ustawmy tego tu, a tego mańkiem przywołamy. A, ciekawe, czy dwóch nie dałoby się zawołać. Bo jednego na pewno. A ja stoi tu. Gdzie nie idzie. Nie. Musi czekać, aż się naładuje mu gwizdanie. No. Byliśmy cicho, okej. Ewald zawsze wygrywa w bezpośrednim starciu. Okej, to dobrze wiedzieć. To ostatnie podejście do robienia tych głupot. Tego bym się pozbył, chama. Może podejdzie. Czy nie? Nie chcę mu się. A to ham jeden. No dobra, tu trzeba będzie się przeczołgać w takim razie. Obok niego. Skandal. A już liczyłem, że się uda. Dużo ich jeszcze tutaj zostało do zabicia? Parę sztuk. No dobra. Idziemy. I chyba trzeba będzie tutaj położyć się, co nie? Ta. Herr Raufer, do you regret disobeying orders?
Well, if you really want to know, Hey. Matt, but seriously, why didn't you... Maniac. Okej, dobra. To oni tego nie widzą, z tego co widzę. O, można poświetlić obiekty, to mi się podoba. Jestem na tak. Dobra. To ja to widzę teraz tak. Podchodzimy tutaj. Rzucamy grajdołka gdzieś, żeby ten nie widział, co się dzieje. I robimy load game. To jeszcze raz. No tak, ci widzą tutaj, co się dzieje. Trzeba się tego jakoś pozbyć, tylko jak? Wiem, rzucić o tu. Dobra, to już wiem, jak się go pozbyć. Będzie dobrze, będzie dobrze. O. Rzuć jak trzy. Stój. Acet. Nie mamy butelek, szkoda. A ja damy radę może tutaj podejść i rzucić tak. O, damy radę. Nice! Prawda, nie mogłeś podnieść zegarka trzymając w... Ach. Co podnieśliśmy? Ulotka z frontu wschodniego. Umso, die Ostfront. Diese Karte sich die Farlauen der Ostfront. Bla 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 bla. Zwei Jahre, dwa dni. To wiem, dwa dni. Nach dem de... Aha, coś dwa dni. Coś o dwóch dniach było. Zobaczmy co. Jahre, Jahre to lata, nie dni. Tak, to jest dzień. Widzicie? Tak popsułem. Dobra, przeczytaliśmy. A teraz inna sprawa. Czy tego ktoś zobaczy? No nie, no tego nikt nie zobaczy, więc można się podkraść i bez większych problemów ubić. Podnieść i wynieść. No miałeś podnieść go, no. Dopiero potem wynieść. A tej... A, mogę więc... No, dobra, mogę amunicję podnosić chyba, tak? Ta, więcej jamu podnieśliśmy. No dobrze będzie. Teraz trzeba będzie powalczyć z nimi. Czy ktoś coś tu zobaczy? Z tych nikt nic nie zobaczy. Tu jest ich dwóch. To ja bym spróbował ich wpierw jakoś tak ściągnąć, żeby do mnie podeszli. O shit, ale ten będzie widział dużo. No dobra. Idzie, idzie. O, piękne to było. A to zwłoki możemy już położyć gdzieś tam daleko. Licznie, dobra.
To został nam... Czy to jest NKWDzista? Dobra, tutaj nie damy rady go zawołać, tak jakbym chciał. A to się nim później zajmiemy. No dobra. Nie, Maniek, nie kładź, nie, źle. Źle zrobiłem. No właśnie. Tak miało być, dobra. Go! No nie da się ukryć, że he's dead. Manfred może obciąć, tak? Dziabnąć to. Herr Raufer, do you regret disobeying orders? Well, if you really want to know, I had enough. I see humanity in you, Herr Raufer. Don't ever bring this up again. Manny, but seriously, why didn't you pull the trigger back then? Evald, shut up. You were propaganda's pretty boy. 2 years ago, you would rat on me for any reason. I just thought it was gonna be different. Different from what? The movies you saw? The books you read? Evald, I didn't expect they would order me to shoot people with no actual reason. You know, you volunteers are naive as hell. Evald, shut up. Gdyby chociaż mieli akcent niemiecki. Dobra. I te... Dwa... Można iść i teraz robimy dwójeczkę. Easy peasy. I'll get this one. Kurde, była jakaś inna opcja do tego. Ach, nie, źle. Czekajcie, bo jest taka opcja. Czemu to się tutaj przenosimy? Bo jest taka opcja. Jeszcze raz. Że wchodzi się w taki tryb bojowy. Tylko ja już nie mam tutorialu, nie wiedzieć dlaczego. Chyba dlatego, że przechodziłem już raz grę. Swobodny. A, ale tym jest swobodny obrót. Dobrze wiedzieć. Wyróżnij. Interakcja alternatywna. Szybki zapis. Zmień postawę. Szybki wybór umiejętności. Wykonaj, anuluj. A, ciekawe. Tak nawet nie widziałem. Otwórz. O, jest. Tryb bojowy. C. Dobra. Now you regret this? Regret what? Herr Raufer, do you regret disobeying orders? Well, if you really want... Manny, but seriously, why didn't you pull the trigger back then? Evald, shut up. You were propaganda's pretty boy. 2 years ago, you would rat on me for any reason. We won't pass these guys... Mniejsza sobie gadałem. Tak, zabij wszystkich wrogów. 1, 6, 1, 2, 3, 4... Easy peasy. Razem 4-5, okej, okay, dobra. Teraz to jest, okej. Okay. Jest tryb bojowy, co jest dosyć zabawne. O, podszedł. Usłyszał, dobra, idą. Dobrze wiedzieć, że mamy tu mało amę. Tu się chodzi... O, dobra, czyli on już wstawiony z automatu do walki. Czyli on chodzi za mną, tak? I sam atakuje. A ja teraz wsadem atakuję. Chodzę, znaczy się. O. A, przeładowuję. No i wszyscy ubici? Wszyscy ubici. A, wyłączmy tryb bojowy.
I tutaj chyba coś było do podniesienia, tak mi się jest. Jakaś znajdźka. Turbo Elita, ale nie, to byli Rosjanie ci w koło. Instrukcje obsługi. Dezercji, oto o nas, lub słaby, osłabiają ducha bojowego żołnierzy. No tak. No i dobra, i możemy spadać w takim wypadku. Skoro spadamy, to wielkie dzięki. Do usłyszenia i do zobaczenia tam na tubie. Czy gdzie wy tam jesteście? To w sumie na tubę wrzucam jakiś jeden materiał. Pierwszy od roku. A co mi tam? Kto mi zabroni? I jedziemy. Ślicznie. Pięknie. Dobra, do usłyszenia na tubie.